Hej kochani, witam się z Wami w moim nowym vlogu. Mamy piątek. Dzisiaj taka sytuacja. Wspominałam Wam w poprzednim vlogu, że wybieram się na masaż Kobido. Zapisałam się właśnie tam, gdzie byłam na paznokciach. A propos paznokci, to taki update daję Wam znać, że super, moje paznokcie są czadowe. Mam wrażenie, że są takie naprawdę mega twarde. Takie, słuchajcie, po prostu w życiu takich nie miałam. Świetne są, naprawdę jestem absolutnie zadowolona, jak na razie czad. Jeżeli to tak będzie wyglądało, no to absolutnie warto tą metodą robić paznokcie. Z różnych powodów, tu zresztą już o tym rozmawialiśmy. Więc tak, jest godzina po 8:00, będę sobie teraz robić śniadanie. Zrobię sobie chyba kanapki z pastą jajeczną, bo muszę ją zjeść. Znaczy nie dlatego, że muszę, ja ją po prostu też lubię, ale już robiłam ją jakąś chwilę temu i nie chcę, żeby się zepsuła, że musiała wieć wyrzucić, więc dzisiaj będzie śniadanko kanapki z pastą jajeczną, jakimś pomidorkiem. Oprócz tego co? No oprócz tego to właśnie idę na ten masaż na 11:30. Powiem Wam tak, ja mam mieszane uczucia co do tego, bo ja słyszałam wszelakie opinie a propos masażu Kobido. Jedni uważają, że to jest fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o to, jak to działa na twarz. A inni mówią, że to jest po prostu no masaż jak masaż. Masaż zawsze działa dobrze. Ja tak uważam, przynajmniej ja uwielbiam. W ogóle uwielbiam dotyk, uwielbiam masaż. Więc wiecie, dla mnie to na pewno będzie relaksować. Więc dla mnie chociażby, nawet jak nie będzie żadnych innych korzyści z tego, to, że mnie to zrelaksuje, to jest absolutny pewniak. Więc idę, sprawdzę, zobaczę. Jestem ciekawa bardzo tego, jeżeli chodzi, wiecie, o jakieś tam techniki, ja się nie znam, ale często ja się poddaję różnym właśnie masażom, jeżeli chodzi o takie masaże klasyczne, lecznicze, w związku z tym, bo wiecie, mam przyjaciółkę, która jest masażystką, nie, jedną, drugą, pozdrawiam z tego miejsca Bogusię, pozdrawiam Renię. Więc wiecie, więc no po prostu no mam. Co prawda z Renią to rzadko, bo my jak się spotykamy, to my mamy tysiąc różnych innych spraw do zrobienia i omówienia niż masowanie się, ale z Bogusią częściej. No i powiem Wam tak, no jakby wiecie, orientuję się mniej więcej, jak się taki masaż robi i ciekawi mnie, czym się to dzisiaj będzie różniło od tego, co do tej pory przeżyłam w swoim życiu. Więc naprawdę, no jestem mega zainteresowana, zaciekawiona. Zawsze warto sprawdzić, mieć własne zdanie, więc po prostu idę, sprawdzę. No i dam Wam oczywiście znać, co myślę. A teraz zabieram się za robienie śniadanka. No i kochani, jestem, tadam, mam piękną, zrelaksowaną buźkę. Powiem Wam, że naprawdę super sprawa, bardzo, bardzo mi się podobało. Mega się zrelaksowałam. To jest taki, no masaż, po prostu, nie? To kurczę, no nie można powiedzieć, że to jest jakieś nie wiadomo co, natomiast jest to taki typowy, absolutnie typowy masaż, taki relaksacyjno-rozluźniający, troszkę, wiecie, taki trochę jak to się mówi, rozciągający, o, bo na przykład, wiecie, tutaj ona też tak naciąga w tych wszystkich miejscach, no pewnie ci, co już byli z Was na Kobido, to wiecie dokładnie, jak to wygląda, to nie będę tak ten, ale ci, co nie byli, absolutnie zachęcam, słuchajcie, to jest naprawdę mega relaks, ponad godzinę takiego naprawdę super relaksu, ja się po prostu zrelaksowałam, mi się przysnęło, miałam czas na myśli, na pozbieranie myśli, na takie, wiecie, wyciszenie, muzyczka taka, wiecie, jakiś tam fortepianik sobie cichutko gdzieś tam grał, no po prostu... Wow, wow i wow. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Także się zrelaksowałam i powiem Wam, że warto sobie dawać takie przyjemności. Absolutnie warto sobie dawać takie przyjemności. Raz na jakiś czas, nie mówię, że tam, wiecie, co chwilę. Jezu, nas mi swędzi. Ale naprawdę warto. Bardzo polecam.
jeżeli jeszcze nie byliście na takim masażu Kobido, to jeśli macie jakąś możliwość, okazję, czy no właśnie, czy bez okazji, ja sobie zrobiłam bez okazji, macie taką możliwość, to absolutnie zróbcie sobie to dla siebie, bo jest to coś wspaniałego, coś cudownego. Także jestem zrelaksowana i teraz zabieram się za obiadek. Tra-la-la. I proszę bardzo, to jest mój obiadek. Jak widzicie, mamy tutaj różne warzywka, znaczy różne, specyficzne warzywka. Mamy ziemniaki, marchewkę, buraka, cebulę i za chwilę jeszcze tutaj pojawi się trochę ciecierzycy. I to będzie taka zapiekaneczka, którą wrzucę do piekarnika. No i powiem Wam, że szczerze, że pierwszy raz robię to w piekarniku, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ja to zwykle robiłam w garnku na po prostu na piecu. Na kuchence, natomiast teraz zrobię to w piekarniku i pierwszy raz tak będę robić, więc zobaczymy też, jak to wyjdzie. Ile się to będzie robić, ale tak widziałam w przepisie, że jakieś tam 40 minut około, więc no zobaczymy. To jest w plasterkach, więc to już nie powinno być jakoś, no wiecie, nie powinno być jakoś źle, nie? Powinno się to dosyć szybko ogarnąć, więc mam nadzieję, że w miarę szybko, najbardziej to mi chyba te ziemniaki tutaj, wiecie, no, czy one na pewno będą miękkie, ale nic to. Mam nadzieję, że będzie spoko. Oczywiście doprawiłam to pieprzem, solą, olejem i czosnkiem granulowanym. No i wstawiam to na 200 stopni do piekarnika, no i góra-dół i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jeszcze tylko tutaj ciecierzycę zaraz wrzucę i będzie danie do piekarnika gotowe. I proszę, to jest moje jedzenie. Słuchajcie, już wyciągnęłam z piekarnika. Bardzo dobre, już trochę spróbowałam, super, 40 minut zupełności wystarczyło, mogło być nawet jakieś 35-30, bo jest takie mega miękkie, także jakby było nawet tak troszeczkę mniej, to chyba też byłoby w porządku, no ale te 40 minut jest naprawdę bardzo fajnie, więc zabieram się za jedzenie. Kochani, mamy sobotę, jestem właśnie w łazience mojej, umyłam włosy. I stwierdziłam, że nie będę ich suszyć, jest mi tak gorąco, że po prostu nie będę ich suszyć i koniec, kropka. Związałam sobie tak tutaj, wiecie, część, żeby mi po prostu nie leciała, jak będę coś robić i zostawiam je po prostu tak, niech sobie schną. Muszę sobie ogarnąć twarz zaraz, bo na razie zrobiłam sobie peeling ten enzymatyczny. I zaraz się zastanowię, co by sobie tu ogarnąć teraz do twarzy. No i słuchajcie, wygrały oczywiście na początek płatki pod oczy. Wzięłam z lodóweczki, więc po prostu to, jak teraz tutaj jest dobrze. O, świetne są, naprawdę fajnie, fajnie to, fajnie się tego używa. Natomiast wiecie co, mnie denerwuje to wyciąganie. Ja nie wiem, czy są jakieś inne możliwości, jeśli chodzi o płatki pod oczy. Jestem trochę, wiecie, trochę jestem zacofana. Muszę się zorientować, ale mnie to denerwuje, że wyciąganie z tego opakowania, wiecie, tam one są tak sklejone wszystkie razem, wyciągnąć pojedynczy płatek, to jest po prostu, to graniczy z cudem. Więc powiem Wam, że mnie to denerwuje. I są oczywiście tutaj w ogóle teraz już bardzo przyjemne w używaniu, nie? Jak się już nałoży, fajnie się trzymają. Co dotykam cały czas, nie? Fajnie się trzymają, no wiecie, w ogóle fajnie. I nawilżają, i spoko. Ale no... Ale denerwuje mnie to wyciąganie. No i tyle. Słuchajcie, pijemy wodę. Pijemy wodę. Ja się właśnie tak wczoraj, powiem Wam, jakoś mocno, bo się zaczęłam troszkę rozmawiać z moją... dietetyczką, tą, z którą ja mam kontakt. Z różnych tam przyczyn potrzebowałam się z nią skontaktować. I wiecie co? I po prostu jak z nią zaczęłam rozmawiać, to sobie uświadomiłam, że to, co ja wyprawiam w sobie, to się w głowie nie mieści. Ja po prostu, słuchajcie, mam straszny problem. Ja mam straszny problem z piciem. Ja się staram oczywiście, to nie jest tak, że ja nie piję, natomiast wiecie, no... Przy moich lekach, przy tym jak ja w tym momencie zażywam tamoksyfen i on niestety no mocno zanieczyszcza jednak organizm, wiadomo, nie jest on obojętny, to powinnam mocno się wypłukiwać. Więc ona powiedziała, że dla mnie 3 litry to jest absolutne
minimum. I wiecie co? I naprawdę od wczoraj proszę bardzo, przykładnie piję wodę. Tak. Zaznaczam sobie w aplikacji, że wypiłam. Aha, chodź, bo ty, ja ciebie muszę pokazać, bo ty jesteś przecież piękny, obcięty, śliczny. Dzień dobry, cześć. Powiedz tam wszystkim cześć. Tu łapeczką powiedz cześć. Hej. Siema. Hi. Jestem piękny, bo ja mu fryzjera i jestem teraz cudowny. Tak? No, trzeba pić wodę, prawda? Ty pijesz. Jesteś grzeczny. No. Więc wiecie co, więc zaznaczam sobie w aplikacji, piję po 200 ml. Tu sobie już taką szklankę wybrałam. Wiem, że tyle tu jest. I zaznaczam sobie i słuchajcie, no i powiem Wam tak, jak sobie zaczęłam wczoraj zaznaczać i uświadamiać i w ogóle i słuchać się tej aplikacji przede wszystkim, bo ja jestem tak niegrzeczna, że ja słuchać nie lubię. No to po prostu... O, ktoś idzie. No to po prostu się okazało, że jednak się da. No i wypiłam. Wypiłam wczoraj. I 2,5 litra, więc no może nie była to, nie było to mistrzostwo świata, ale jednak wypiłam. Witam się z Wami w niedzielę, znad jedzenia oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, że przychodzi do mnie koleżanka, ale też wiecie, no niedziela, więc coś tam sobie ogarniam do jedzenia, żeby jutro już nie musieć jakoś bardzo się męczyć. I słuchajcie, co ja zrobiłam. Tutaj jest takie już przygotowane ciasto, jakby nazwijmy to, na uformowanie kotlecików wegańskich. Co w nich jest? A mianowicie, jest tutaj komosa ryżowa, czyli ta quinoa biała. Mega zdrowa, bogactwo po prostu absolutnie wielu witamin i różnych składników odżywczych, białka i tak dalej. Jest ser mozzarella, pomidory suszone, przyprawy, jajko, troszkę mąki, można dać owsianą, można dać orkiszową, ja dałam troszkę orkiszowej. No i chyba wszystko. To się oczywiście miesza, no i jak to mi przestygnie, bo teraz jest to trochę ciepłe, to tam wiecie, przed samym obiadem smażę sobie to, można smażyć na patelni beztłuszczowej, można trochę dać odrobinkę, jak tam się chce. Tutaj zrobiłam do tego sos czosnkowy, więc to będzie do tego będą jeszcze ziemniaki, zrobię buraczki na ciepło, no i tyle. No i słuchajcie, dzisiaj jeszcze planujemy zrobić cynamonki. Bo właściwie Aga po to przychodzi dzisiaj do mnie, znaczy po to, no przychodzi się spotkać, ale między innymi zaplanowałyśmy już od dawna, 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 że będziemy dzisiaj robić cynamonki, więc mam nadzieję, że nam się uda. Słuchajcie, pokażę Wam, jak my robimy cynamonki. Zagadałyśmy się i patrzcie, co tu się dzieje. O, proszę bardzo, ciasto wychodzi do sąsiada. Agnieszka stwierdziła, że ono wychodzi do sąsiada. Tak? Mówiłaś tak? Tak. Aga nie śmiała. To jak ten, jak taki wstydliwy ten, wstydliwy kociak. Tak. Dzieci jak są wstydliwe, tak mówią. No, więc tak to słuchajcie wygląda. Robimy teraz cynamonki. Nie ma w ogóle to tamto. Muszę tu ogarnąć to ciasto. Kochani moi, tak to wygląda, proszę bardzo. Cynamonki się zrobiły. Ja w sensie, no, ulepiły się. Znaczy ja je ulepiłam. Te pierwsze tutaj, to mi się trochę za duże chyba zrobiły, takie buły będą wielkie. Ale już tutaj wiedziałam, że trzeba, zobaczyłam, że trzeba trochę mniejsze. W związku z tym Thermomix mówi, że wyjdzie 15, a mi wyszło 12, bo tu mam i jeszcze mam. 9 plus 4. I jeszcze mam tu. 13. A, no właśnie, 9 plus 4 to 13, nie umiem liczyć. No, to jest 4 faktycznie. Czyli 13 wyszło. No to w sumie się niewiele pomyliłam. Dwie bułki mniej wyszło mi niż Thermomix mówił. No, w każdym razie piekarnik włączony, 200 stopni, 15 minut i będą gotowe. Proszę bardzo. Tadam, bułeczki pyszne, będziemy teraz zajadać. Troszkę mi niektóre popękały, ale czy to ważne? Czy to ważne? Wszystko dobre? No. No, także powiem Wam tak. Ja idę jeść bułeczki. Wam życzę smacznego, jeśli coś jecie.
ale pewnie nie takie dobre bułeczki jak ja. I zalecam Wam, abyście sobie takie zrobili, bo są pyszne. A z Wami się już żegnam. Pa, pa!